Niedzielny vlog chyba stanie się już tradycją. Co dzisiaj tu się dzieje? Jakieś pajęczyny latają. Pooglądamy sobie dzisiaj młode, bo one już są takie, że już sobie swobodnie wychodzą. Pokażę. Mam nadzieję, że będzie widać dobrze. Wezmę sobie lampkę. No, tu jest przygotowane już wszystko, ponieważ lada chwila, myślę, że do paru dni pojawią się tu króliki. Jeszcze jest zimno. Dzisiaj na przykład pomarzła woda wszędzie, ukór czy coś. Także no, nie chcę ich przenosić na takie zimne noce. Za tydzień ma być już dużo cieplej, po 16-17 stopni w dzień i w nocy też dosyć tam w miarę będzie. Także dopiero wtedy je przeniosę. Sucha dezynfekcja zrobiona ponownie po zimie, pozamiatane. Także to się teraz przeżre porządnie. No i będzie można tutaj coś myśleć, hodować. Ale ja nie po to przylazłem. Przylazłem po to. Sprawdzę, czy to się w ogóle nagrywa. Nagrywa się. Ciach. Światełko mamy już tutaj, więc po prostu to jest kwestia sekund. Może je najpierw nakarmimy, nie? Będą miały ten się czym zająć. Dużo mają ściółki, w szczególności samice, ponieważ dwa tygodnie temu sprzątałem, ale im nie mogłem posprzątać, gdyż one miały gniazda już porobione. Także im posprzątałem tylko tak, że tak powiem, w połowie te ściółki, tam gdzie mają, że tak powiem, tą toaletę swoją. I no, będzie sprzątane w przeciągu najbliższych, powiedzmy, tam dwóch, trzech tygodni. Te króliki już powychodzą z tych gniazd. I one już nie będą musiały po prostu do nich wracać. Widać na przykład tutaj, no, że one ewidentnie są tam wszystkie zakopane. Im zimno po prostu jest. Dzisiaj była zimna noc. Także usuwanie im ściółki w takim momencie, no to jest, no czasem można by było skazać na zagładę. No, no tak jak mówiłem, najpierw nakarmimy. One będą wtedy spokojniejsze, zajmą się i ten, dobra, mamy marchew, tą suchą dezynfekcją, że mnie trochę widzę potraktował, gdzieś zaleciało, no, może im nic nie będzie, nie? Marchew dzisiaj mamy, chleb, owiec oczywiście i siano. I jakiś malutki kawałeczek. Spokojnie, spokojnie. Samiec odbiera z ręki, proszę bardzo. Tutaj już wychodzą młode, więc damy dwa. Tu też chyba wychodzą młode, więc damy 3, gdyż samica jest taka dosyć duża. O. Proszę bardzo. Tu też chyba młode wychodzą. Tu niestety mamuśka, której się no nie udało nam rozmnożyć. Powoli, powoli. No, masz. Masz i masz. Dobrze. Chlebka. Proszę bardzo. O, gdzie? Jaki podróżnik tam wyszedł? O, cały szary. Żebyście tu kurde nie wypowypadali.
cyk. Cyk. I cyk. I dobie dwie kromeczki. Owiec. Ciach. Jak ty to, panie, masz? O, już wszystko wyjadłeś. Zostały tylko te kulki. No niestety owiec mi się nie udało kupić dobrego. Bo ma takie kulki czarne. No i zwierzęta wybierają. Kury na przykład potrafią wydziobać cały owiec, a zostawić tylko kulki. Czekaj. No ty też już masz tu. No u nich to już tutaj. Właśnie u tych samic już te króliki młode wychodzą. No to owiec znika bardzo szybko. Bo one po prostu przechodzą jeść. Te małe. No, tak samo jak i tu. Trzeba będzie im pewnie. No, takie pół na pół. To daje kurom później. O. Nie wysypuję do śmietnika, bo. No bo kurczę. Przychodzą potem te wszystkie gady. Szczury, myszy i. I one się wtedy lęgną normalnie jak na drożdżach. Tu jest w porządku. Proszę bardzo. Poczyściłem cały kubeczek tutaj spokojnie. Nawet więcej. Duża samica i młode też pewnie będą wiecznie nie nadarte. Gdzie ty masz to? Tu masz, co? Pokaż, co tam masz. No syf, panie. Dobra. No, jak się kupi właśnie kiepskie zboże, to potem króliki nie chcą go jeść, przebierają. Zostają takie pół na pół. Na końcu. No i. No i nie wychodzi do tego, powinno wyjść. Ciach. I sianko. Sianka widzę mają jeszcze coś tam, ale troszeczkę świeże trawki co da. Proszę bardzo. Tu głodomory to macie taką fajną kopkę. Coś się rzucasz, coś się rzucasz. To po niej, po tej samicy. Ona jest też taka, jakaś taka zagresorowana. I dzieci też ma takie jakieś popertane. Dobra. Słomy dosypywałem im wczoraj, więc spoko. Nie trzeba. Zamiecimy od razu to z góry, sobie zawsze zbieram takie suche i wrzucam to któremuś. Dobra, zamkniemy od razu wszystkie i zaraz będziemy patrzeć do tych młodych. Na szybkiego takie sprzątanie. Dobra, let's go. Patrzymy. To są najstarsze, ale jakoś się nie rwą do wyłażenia. Zimno im jest, po prostu jest im zimno. Zmarznięte są. Teraz by był grzech przenosić je. Największą krzywdę by się zrobił. O chłopie. Aleś wyrywny. Dobra.
Spokojnie, panie. Widzieliście? Wypadłby mi. No. 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 Taki kurde. Pełen energii. No, spokojnie, spokojnie, no, już. No, takie są, zobaczcie, o, same wychodzą teraz. Takie kluchy, ładne, ładne, ten akurat mniejszy niż ten na przykład tamten. No, 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 no. Gryzą, gryzą. O, no. Przeglądam im co jakiś czas gniazdo i ten. No, na wszelki wypadek, taki higienicznie, nie? Nie liczyłem nawet ile ich jest, ale wszystkie są zdrowe. Głowy tylko wystawiają, łażą. Teraz też ich nie będę tam wyciągał, bo jest chłodno. Jeszcze rano jest, także w ogóle ma też być chłodny dzień. Tutaj ma taki. Wszystko w porządku tam. A? Ale to jednego weźmiemy takiego. Jakiegoś. Taki. Jaki zagrzany z tego gniazda. Taki ciepły. No jeszcze nie otwarte oczy ma. Także no, no to też, oni też już tu wariacje robią. Skakuj tam. Innego sobie wyciągniemy teraz. Na przykład takiego. Taki szory. No jeszcze młode, one się urodziły ostatnie. Także one są najmłodsze z tych wszystkich. Dobra. Tak. Tutaj. Tutaj z tą samicą. No. Ona musi. Musi, że tak powiem, się dojść do siebie. No. Próbujemy się tutaj zaprzyjaźnić, żeby się niczego nie musiała obawiać. No, jest taka troszeczkę strachliwa jakaś. U teście miała dużo większy wybieg, może też to spowodowało, że ten wykład się nie udał. No, zobaczcie jakie kluchy. O, piękna mamuśka. Cała mama. Tu już widać mamusię. O, na przykład ten taki szary. Mamusię ewidentnie widać. Wszystkie takie mieszane kolory. Patrzcie się, jeden tylko czarny, o. I to taki, no czarny właściwie, czarny. Jest fajny. Jest też ich dużo tutaj. Siedźcie, siedźcie tam. Siedźcie, ciepło, 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 tam jest ciepło, tam jest ciepło. Tam jest ciepło. Dobra. I co tutaj? Posuń się, mamusia. Normalnie labirynt tam mają. Gnieździe jest w porządku. I wyciągamy sobie czarnego diabła. O. Nie bój się, nie bój się. No. Już, już, już. Czarny diabeł. Już, 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 już. No, już, 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 już. Już, zmyknął. No, jeszcze jednego. Ładne, ładne, duże, największe z tych wszystkich. Jak trzymam tak w ręce, to one są największe. Już mnie popycha do mamuśka, żebym im jej dzieci nie ruszał. No już, 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 już. No. Dobra.
Widać było, co widać. Młodych pełno jest. Także co? Chrupią sobie, gryzą sobie. Wyrzucę tylko jeszcze to kuromi. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Cześć.